się po świecie z numerami 30. Tomasz Grycki, Michał Kuśnierz, polskie OS-y dla nich stają się za ciasne. Tomek Grycki, dawno nie widziany na trasach radiowych samochodowych przez Polski. Dobrze Cię widzieć z powrotem. Nie tak dawno, rok później. Dobra, powiedz, jak to światowe wojaże. Super, ale to tak jest fajnie. Nie wiem, dlatego dobrze Cię widzieć w takim pięknym gronie. Dobrze Cię widzieć w takim ładnym, kolorowym samochodzie. Ja myślę, że będzie szybko. Myślimy, że tak będzie, tak będzie. Bardzo się cieszymy, bo znowu jesteśmy na tych odcinkach. Będziemy jechać dla tych kibiców, jesteśmy tutaj. No, generalnie miło być w domu, nie ma co. Witaj się w domu i widzimy się w niedzielę, prawda? Jasne, tak jest, tak. No do zobaczenia. Do zobaczenia. Proszę Państwa, duże brawa, bardzo sympatyczna załoga. Drodzy Państwo, w niedzielę widzimy się o godzinie 16 na rynku. Thank you.
przedostatnim odcinku mieliśmy krótki postój w rowie, 3-minutowy. Odpłynął nam tył i nie dogoniliśmy go. Generalnie jesteśmy zadowoleni. Mógłbym ciut szybciej i pewnie jeździć po brudnych fragmentach trasy. Tego mi brakuje, bo tego nie miałem ostatnio. Ale no, myślę, że przyjdzie to już z najbliższymi odcinkami. Musimy przyspieszyć, chcielibyśmy odrobić przynajmniej do poprzedzającego nas zawodnika. Mm-hmm.
Policji Generalnej do mety dotarła załoga z numerem 30. Tomasz Gryc i Michał Kuśnierz. I również, również oni mają wielu kibiców, mają wielu sympatyków. Tomku, tak jak mówiliśmy, dobrze cię było widzieć na starcie, po pewnej przerwie, ale jeszcze lepiej widzieć was na mecie w Świdnicy. No mi ciebie też i was wszystkich też miło widzieć po przerwie. Fajnie, że dobrze widzieć również wielu kibiców, którzy na trasach tegorocznego rajdu zgromadzili się bardzo licznie i aż przyjemnie się chyba jedzie dla takich kibiców, prawda? No, w Polsce się jeździ szczególnie miło. Wśród kibiców mamy osobistych znajomych i również kibiców, którzy od wielu lat są z nami, również naszych sponsorów i to daje nam ogromną frajdę i jakby motywuje do jeszcze szybszej jazdy. To dobry początek i pokazuje, że w tym sezonie no wiele się może dziać w waszej klasie. Myślę, że tak. Myślę, że tak, ale jeszcze troszkę dużo pracy przed nami, żeby się odnalazł na tych szybkich, brudnych odcinkach. To tego ci życzymy i dużo brawa raz jeszcze. Tomek Gryc i Michał Kuśnierz. To załoga numer 30.